Dzień dobry. Jeśli wydaje ci się, że jestem pracowity, to zobacz to wideo. Dokładnie za 3 dni rozpoczyna się kolejna edycja Influencers Live Wrocław. Takiej konferencji dla blogerów, twórców treści internetowych, no różnych, TikTokerów, YouTuberów itd., itd. To jest ta impreza, na której w zeszłym roku, czyli w 2021, udało mi się zdobyć te dwie oto cudowne nagrody. I tam wtedy też we Wrocławiu nagrywałem materiał wideo. Nagrywałem go po to, żeby jeszcze bez świadomości, że wrócę z tymi statuetkami, ale po prostu chciałem jakoś zrobić jakiś materiał, który potem będą mogli inni obejrzeć. No i jak zwykle leżał on sobie prawie rok na dysku twardym, po czym dałem go Janowi i Jan go właśnie teraz montuje. No i ja chciałbym, żebyście go obejrzeli, bo to jest takie trochę cofnięcie się wstecz, prawie rok, kiedy ja nie wiedziałem, że wrócę z takimi fantastycznymi statuetkami, że zostanę twórcą roku w kategorii edukacja i twórcą roku w ogóle po prostu. A w tym roku, ponieważ konferencja odbywa się za 3 dni, już wiem, kto będzie zwycięzcą, ale wy jeszcze nie wiecie. Dowiecie się oczywiście z internetów. A teraz zobaczcie, jak wyglądała zeszłoroczna impreza. Bo było warto. To była fantastyczna sytuacja na spotkanie i wspólne przeżycie. Także zachęcam was wszystkich do oglądania. Spójrzcie na te wspominki. No i jestem na Influencers Live Wrocław. To jest historyczny moment, bo po raz pierwszy pojawia się kategoria edukacja. Ja będę występował razem z Franciszkiem Staroniem, Agnieszką Jankowiak-Majk, no i oczywiście Marcinem Perfuńskim na scenie, gdzie będziemy rozmawiali o tematycznych kanałach, czy mają swoją przyszłość. Także bardzo jestem z tego dumny, a dzisiaj jest taki biforek, bo to jest piątek, 20 sierpnia i za chwilę wychodzimy z hotelu i lecimy na stateczek Rusałka, żeby popłynąć sobie wodą wzdłuż Wrocławia i podziwiać piękne widoki. Chodźcie, zobaczcie, jak tutaj jest przepięknie! No i Łasiński klasycznie w biegu. Jeszcze dodatkowo się okazało, że kupiłem nowy mikrofon i kabelek jakiś musi być specjalny do niego i nie styka, więc jak będzie gorszy dźwięk, trudno, sorry. Jesteśmy. Rusałka. To jest ten sprawca tego całego zamieszania. Super Data TV, Marcin Perfuński, poznajcie goście. O, tam też mamy kolejnych influencerów. Zobaczcie, tak wygląda świat internetu. Kręci się, to znaczy, że mamy sobotę, jestem po śniadaniu i lecimy na Halę Stulecia. Z tego co wiem, szykują się na przyjazd różni nauczyciele, ale nie tylko, więc będzie wiele spotkań. Będą też inni twórcy treści internetowych, na których ja bardzo czekam, żeby móc ich posłuchać. Na wieczorem gala twórców, w której to mój kanał i to co tworzę jako pan Belfer jest jednym z trzech finalistów razem z panią Snap i z blogiem specjalni.pl Zyty Czechowskiej i Joli Majkowskiej. Dzień dobry. No dobra, jesteśmy, Hala Stulecia za mną, tam się odbywa całe to wydarzenie. Idziemy do środka, zobaczyć jak to wszystko w środku wygląda. Chodźcie ze mną. O, dzień dobry Olu. Poznajcie Olę z Crazy Nauki. Cześć! Cześć, piąteczka.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid. Jesteś fotografem. Jestem legendem też. Jestem też legendem. Jeszcze raz, jak masz nazwisko? Łasiński Dawid. Łasiński. To są gwiazdy. Proszę. Jest. Znamy to. Jest pan aplikator. Tak, proszę. Tak, to proszę. Już tak, wiem, skąd cię kojarzę, dobra. Z internetu. Z internetu. Poczułeś się chemii na pewno. Albo no, myślę, że tak studiuję. A tutaj akurat ta dwójka. Chemicy. To, co wy robicie dla nich, jak wy o nich dbacie, bo tak dużo słów może coś. No dobra, za nami Janina Bąk i Kamil Kozieł, bodajże. Czyli prezentacje, trochę statystyki, trochę o tym, w przypadku Janiny właśnie odpowiedzialności twórcy. Bardzo ciekawy temat i o tym, czy musimy wchodzić w dialogi i wypowiadać na każdy temat. Bardzo dobra prezentacja, uważam, że w ogóle edukacyjnie istotna i byłoby dobrze, gdyby takie rzeczy pojawiały się w szkole. No, u Kamila było o heurystyce, czyli o tym, czy rozumiemy to, co rozumiemy i czy wiemy, jak funkcjonuje nasz mózg. Na konkretnych przykładach, między innymi też manipulacji TVP Info, ale też różnych innych rzeczy, które mogą się pojawić, na których nie jesteśmy pewni, przekonani, czy to, co widzimy, jest dobre, a wydaje nam się, że jest dobre, chociaż nie potrafimy zweryfikować tych informacji. Więc kilka ważnych już wystąpień za nami. Dzieją się równolegle rzeczy, więc nie jesteśmy w stanie nawet być na wszystkim, jako my, jak tutaj goście. Mnóstwo ludzi, fajny klimat, ja po kawce, więc koniec przerwy, trzeba iść na salę, popatrzeć, co tam się dzieje dalej. Też trzeba, wiadomo, śledzić trendy, ale też się skupiać na tym, co w głębi duszy chcemy. Też miałam teraz... Właśnie zapomniałeś, że bardzo pośrednio na TikToka, no bo na YouTube możemy na każdej platformie. Idziemy po Staronia. Hi! Hello! Oh my god! Piękni młodzi! Oh my god! Oto ta gwiazda, słuchajcie, oto ta gwiazda jest. Wszyscy na niego czekali po prostu. Tak on wygląda w realu. Tak, zobaczcie, proszę Państwa, właśnie o tutaj. O, Dawid Łasiński. Dawid Łasiński, proszę bardzo. I to Marta Młyska. Tak, tak, zewnętrzny! Cześć! Witajcie się pięknie. Tak. Brawa, zobaczcie, wszyscy razem. Także oto elita, proszę bardzo, proszę bardzo. Oto elita nauczycielstwa polskiego. Chociaż nie, oczywiście nie całkiem, nie cała elita. Jakaś tam delegacja, jakaś tam delegacja elity, jakaś tam delegacja. Więc się zaraz zaczyna. Staroń już się loguje na scenie, proszę bardzo. Marcinno już też się loguje. A przed nami, tam są nasi przyjaciele, się robią zdjęcia sobie. O, tak to wygląda. No więc jesteśmy już po panelu. Gadaliśmy przez godzinę. Było o edukacji, ale było też oczywiście o kanałach tematycznych. To ten temat, do którego Marcina zaprosił, ale sprytnie przemycił edukację, więc z Przemkiem Staroniem i Agnieszką Jankowiak-Majk sporo nawiązaliśmy do naszej roli, jako roli nauczycieli, jako roli, do roli rodziców, też w tym całym procesie edukacji. Myślę, że bardzo interesujący panel z tego wyszedł. Pojawiło się wiele ciekawych wątków, też o tym, że edukacja jest wspólnym dobrem dla każdego. No i o tym, że właśnie takie wąskie, tematyczne rzeczy potrzebują czasu na to, żeby się rozwinąć. Czy to jest kanał historyczny, czy kanał biologiczny, czy konkretnie jakaś jeszcze wąska dziedzina z historii, z biologii, z chemii, z czegokolwiek innego. To jest coś, co wymaga czasu na to, żeby to zaczęło rosnąć i żyć własnym życiem. A teraz idziemy dalej, słuchać kolejnych prelegentów, spotykać się z prelegentami, robić sobie selfiaki, zdjęcia, no a potem gala twórców. Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. No dobra, więc prawda jest taka, że wczoraj schowałem aparat do plecaka wieczorem na Influencers Live Wrocław. Wczoraj była ta sobota i schowałem aparat i potem rozmawiałem z Przemkiem Staroniem, zatem nagrywałem jeszcze podcast. I nawet nie wiem kiedy, wydarzyła się godzina 19, 18, przed 19, 19. I trzeba było na chwilę skoczyć do hotelu, odświeżyć się, jak to mówią.
No bo trzeba było zdążyć na galę twórców. Na gali twórców było ciemno, więc nie wyciągałem tego aparatu. No ale co się okazało? Dwa razy wychodziłem na scenę. I być może teraz w montażu wrzucimy jakieś przebitki ze streamów, które leciały w tamtym czasie. Bo co się okazało? W 2021 roku na tej gali, na największym konkursie dla twórców internetu, treści internetowych, pojawiła się nowa kategoria. Edukacja. Dopiero, nie? Można było powiedzieć dopiero, wow. Ja w 2017 roku założyłem sobie Pana Belfra, ten projekt, z taką misją, której mało kto wie, żeby właśnie pokazać, że nauczyciel też może być influencerem. A takim świadomym, empatycznym, świadomym tego, że tą treść obserwują, oglądają różne osoby, również uczniowie, młodzi ludzie. Jesteś za to odpowiedzialny. Potem zobaczyłem, co się dzieje w sieci i zobaczyłem, jak się handluje treścią, jak się wrzuca rzeczy, które są nieodpowiedzialne. I tak sobie wymarzyłem, że kiedyś chciałbym powiedzieć do wszystkich twórców internetu, że kluczowa jest odpowiedzialność za to, co robisz w sieci. Drodzy uczniowie, długo szedłem tutaj. Zmieniałem ścieżki, próbowałem, testowałem, eksperymentowałem. Bolało i warto było. Dlaczego? Bo edukacja to odpowiedzialność za treści, jakie tworzy się w internecie. Za to, co wrzucicie, za każde słowo, za to, że moi uczniowie mający 12-13 lat przychodzą do mojej klasy i niosą w sobie to, co oglądają na Instagramie, TikToku, YouTubie, Facebooku czy gdziekolwiek indziej. Buntują się na rodziców, że nie dają im tych drogich aut, nie wyglądają szczupło, nie mają pięknych domów, zamykają się w pokojach, są obrażeni na świat, a psychologowie i pedagogowie w szkołach mają coraz więcej roboty dzięki temu. Więc jeśli wrzucicie cokolwiek, co na moich uczniów może zadziałać tak, że nie będą wiedzieli, jak do tego dojść, to zastanówcie się dwa razy, jeśli nie pokażecie im drogi, jak do tego się dociera, tylko pokazujecie im efekt. Bo na szczycie jest zawsze ciężka praca, znaczy sukces jest na szczycie, ale u dołu jest ciężka praca i oni tego nie widzą. Bo Instagram jest piękny, otoczony milionami subskrypcji i followersów. Oni o tym marzą, nie dostają tego, bo świat jest szary, w podpoznańskiej wsi muszą jeździć MPK, a nie furami i siedzą w szarej szkole z zieloną tablicą z kredą. A wy im mówicie, że świat jest piękny? Nie mówcie im tego. Mówcie im, że praca jest piękna. Trzeba się uczyć. Że trzeba popełniać błędy, podnosić się i pokazujcie im porażki. Oni myślą, że świat to sukces? Nie, internet nie jest sukcesem. Internet jest tylko i wyłącznie maską i efektem naszego doświadczenia. Oni go jeszcze nie mają, a ja z nimi się zderzam na każdej lekcji. I muszę im mówić, że to, co widzą w internecie, to jest fałsz. Bo prawdziwa rzecz jest u nich w domu. Mama, tata, dom. Nauczcie ich mówić z mamą, tatą, mówić, czego się boją, w co wierzą, o czym marzą. Wtedy będziecie prawdziwymi influencerami. Bo teraz zarabiacie na współpracę. A ja spotykam się z moimi uczniami codziennie. I ponoć to zrobiło na ludziach wrażenie. Ten mój tak zwany speech. Bo powiedziałem to, co niektórym trzeba było powiedzieć, a to, co niektórzy chcieli usłyszeć i chcieli usłyszeć od kogoś wiarygodnego. Więc jestem. No i potem były kolejne kategorie i co się okazało, że na końcu była najważniejsza nagroda, czyli twórca roku 2021. I podkreślę, po raz pierwszy pojawiła się kategoria edukacji i zgarnęliśmy wszystko, drodzy ludzie internetu edukacji. Czyli mamy całość. Bo również udało mi się zdobyć tą nagrodę, czyli twórca roku 2021. No to powiem krótko. Zapraszam, pan Belfer. Brawo! No dobra, to mam nadzieję, że wybaczyliście mi to, że tak długo czekaliście na ten materiał i myślę, że czasami
jak poczekamy za czymś prawie cały rok, to wtedy nagle okazuje się, że ma to drugie życie, kiedy pojawia się kolejna edycja. I mam nadzieję, że jeśli jesteście twórcami treści internetowych, to może zainteresuje Was ta impreza. Może się spotkamy na niej, na kolejnej edycji. No i ja już niedługo jadę do Wrocławia, skoro oglądacie to wideo, albo może już jest po imprezie, więc już wiadomo, kto będzie następnym zwycięzcą. Ja tylko przypominam o tym, co jest istotne i na co powinniśmy zwracać uwagę, czyli na odpowiedzialność twórcy treści internetowych. Myślę, że warto o tym mówić też młodym twórcom, ale też tym dorosłym, żeby to, co tworzymy i to, co mówimy w sieci, zawsze robiło dobro albo chociaż informowało, budowało wiedzę i świadomość. Unikajmy oszustw, unikajmy fejków, unikajmy naciągactwa, bo dajemy tym po prostu zły przykład. Więc kibicujmy wszystkim tym, którzy robią dobre rzeczy i tworzą dobry internet. A jeśli ty jeszcze tego nie robisz, to zastanów się, czy nie jest to przestrzeń również dla ciebie. Internet jest pięknym morzem i oceanem możliwości. Tak, do zobaczenia w internetach, po prostu. Mam nadzieję, że kiedyś. Po prostu, tak. I tutaj robisz cięcie, Janie.